Przed nami jedna z ciekawszych walk finałowych w narożniku czerwonym. Sandra Drabik, kickboxing Kielce, a jej rywalką jest Milena Zglenicka z toruńskiego Pomorzanina. Jest to finał wagi muszej, wagi do 51 kg. Sandra Drabik jest to utytułowana pięściarka, aktualna mistrzyni Polski. Reprezentowała barwy naszego kraju podczas Mistrzostw Świata w Astanie, które były kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Przegrała Sandra Drabik w ćwierćfinale z Tajką Pamvlai Lapam. Niejednogłośnie na punkty. Był to dosyć werdykt kontrowersyjny, no ale wynik poszedł świat i awans do Igrzysk Olimpijskich walczyła Tajka. Natomiast Sandra Drabik niestety nie zakwalifikowała się do tej najważniejszej światowej imprezy. W ringu pojedynek prowadzić będzie Marta Leszner z OZB Łódź. Rozpoczęło się pierwsze starcie. Czerwony kask Sandra Drabik z Kielc, w niebieskim Milena Zglenicka z Torunia. Obie zawodniczki walczą z odwrotnej pozycji. Proszę zwrócić uwagę, już tutaj to doświadczenie Sandry Drabik jest górą, jest nieco większe, narzuca swój styl walki. No i teraz prawym, takim sierpowym starała się trafić pięściarkę z Torunia. Sandra Drabik obecnie jest to jedna z czołowych pięściarek naszego kraju. Urodzona w 1988 roku, 68 walk rozegranych. Zglinicka jeszcze niedawno walczyła w kategorii juniorek. Z tym, że jest to także jedna z takich pięściarek obiecujących, którzy być może zastąpią właśnie te starsze zawodniczki i może za 2-3 lata już będzie czołową pięściarką w gronie seniorek. Balans tułowia Sandry Drabik. No teraz takie odważne wejście lewym, prawym z Glinieckiej. Komenda break, pół kroku do tyłu. Ostatnie sekundy pierwszego starcia. Nieznaczną przewagę ma Zglinicka, która jest teraz na ekranie. 60, jak już mówiłem, 8 walk. Aktualna mistrzyni Polski. W pierwszej walce Zglinicka pokonała, czyli w półfinale, Drabik pokonała Ilonę Grzebyk z Golden Team Nowy Sącz w pierwszym starciu przez TKO. Natomiast Zglenicka wygrała w drugim starciu przez TKO z Natalią Snadną z Bombardiera Gdynia. Pierwsze starcie, moim zdaniem, dla pięściarki z Kielc. I rozpoczęło się drugie starcie. Druga odsłona tego pojedynku. Jeżeli chodzi o nasze pięściarki, od 2003 roku do 2014 w Mistrzostwach Europy wywalczyły aż 28 medali, 4 złote, 11 srebrnych, 13 brązowych.
to zapewne dużą zasługą jest tutaj praca sztabu Leszka Piotrowskiego, który prowadził naszą kadrę olimpijską do 2012 roku. Obecnie szkoleniowcem naszej kadry jest trener Paweł Pasiak. W 2003 roku nasze pięściarki odniosły wielki sukces, startując niemalże jako debiutantki w Mistrzostwach Europy w Pecz. Zdobyły dwa srebrne medale. Przypomnę, Karolina Michalczuk i Karolina Łukasik. Michalczuk przegrała z Norweżką Kittel, a Łukasik w finale przegrała z Turką, z Turkmenką Czartki. Od początku Sandra Drabik narzuciła swój styl walki i jak na razie nieznacznie, ale prowadzi na punkty. I koniec drugiego starcia. Oto Milena Zgliniecka, pięściarka toruńskiego pomorzanina. Trenerem zawodniczki z Torunia jest Henryk Żołnowski oraz Kamil Gorząd. To ci, którzy w klubie prowadzą tę zawodniczkę. 50 rozegranych walk. To młodzieżowa mistrzyni naszego kraju. Jak już mówiłem wcześniej, niedawno jeszcze walczyła w kategorii juniorek. Urodzona w roku 1995. No nie, a narodowy dopiero przyszło. I rozpoczęło się trzecie starcie finału w kategorii muszej pomiędzy Sandrą Drabik w kasku czerwonym oraz Mileną Zglenicką z toruńskiego pomorzanina. Po dwóch starciach nieznaczną przewagę ma pięściarka z Kielc, czyli Sandra Drabik. Obraz walki nie zmienia się. Próbuje coś robić torunianka, ale Zgliniecka jest nieco lepsza, silniejsza fizycznie, choć należą się słowa uznania dla torunianki za ambicje, za wolę walki w tym pojedynku. Nie doszedł prawy prosty Drabik. Dużo walki z bliska, dużo tak zwanej szamotaniny. Tak więc no nie ma jakiegoś wielkiego boksu w tym pojedynku finałowym. Ambitna Zgliniecka. Drabik jak na razie nie może sobie poradzić i zademonstrować pełni swoich umiejętności w tym pojedynku. Jednak jak na razie prowadzi nieznacznie, ale prowadzi na punkt. Dziękuję.
ostatnie starcie przed nami. Trener właśnie pokazuje Sandrze, żeby zrobiła uskok i takim prawym zadała cios. No, zobaczymy, czy to będzie jej wychodziło, czy komend trenera posłucha. Utytułowana pięściarka z Kielc. No i teraz bardzo ładna akcja walczącej z odwrotnej pozycji pięściarki toruńskiego pomorzanina. Prawy na dół, drabik, lewy na górę. Znowu prawy. No stara się drabik dużo ciosów ulokować, tych bezpośrednich prawych, jednak te ciosy nie wchodzą. No teraz błąd techniczny na nogach. Nic się nie stało. Kontynuowana jest walka. I ostatnie 10 sekund, to uderzenie właśnie o stół, tak, to oznacza, że ostatnie 10 sekund jest do końca walki i zakończył się pojedynek. Był to finał wagi muszej pomiędzy Sandrą Drabik, Kicks Boxing Kielce oraz torunianką Mileną Zglenicką. A w następnej walce spotkają się juniorki, waga kogucia, wadze do 54 kg, Aleksandra Kubiak, Copacabana Konin zmierzy się z Eweliną Cieśluk z Hetmana Białystok. Superwajzorem jest Adam Pawełek. Na tej imprezie, oto Państwo widzą, zwyciężyła Sandra Drabik z kickboxingu Kielce i ona została po raz kolejny mistrzynią seniorek naszego kraju w kategorii muszej.